Topik i Topcia. Nie chce mi się nawet dzisiaj wstawać z łóżka. To taki smutny dzień. Dzisiaj mama i tata wyjeżdżają do Stanów. Mama znowu będzie miała leczenie. Nienawidzę, gdy rodzice wyjeżdżają. Zawsze tak bardzo za nimi tęsknię. Hej, Topiku. Topiku, braciszku, obudź się. No co tam, Topciu? Już wstałaś? Nie mogę spać. Wiesz, tak bardzo mi smutno. Och, siostrzyczko, no wiem. Mi też. Smutno ci dlatego, że rodzice dzisiaj wyjeżdżają, tak? Tak, dlatego. O, moja siostrzyczka. No nie smuć się, no. No Topciu, przecież nic na to nie poradzimy. To, że będziesz się smucić, niczego nie zmieni. Ale ja nie umiem się nie smucić, Topiku. No wiem, ale... No nie wiem, jak mam cię pocieszyć, no. Chodź, pójdziemy do mamy i taty. Dobrze, chodź, pójdziemy. Wiesz, Topciu, może pocieszy cię fakt, że rodzice wyjeżdżają teraz na bardzo krótko. W porównaniu do tego, ile ich nie było wcześniej, no teraz miesiąc bardzo szybko zleci. No niby tak, niby masz rację, ale i tak będę bardzo za nimi tęsknić. Wiem, ja też. Wiesz, kochanie, chyba nie ma sensu zabierać więcej rzeczy ze sobą. W końcu wyjeżdżamy tylko na miesiąc. A jeszcze tam w hotelu mamy mnóstwo naszych rzeczy. Będziemy musieli je zwieźć z powrotem do Polski. Tak, zgadzam się z tobą. Hej, mamo. Hej, tato. Dzień dobry, Topciu. Dzień dobry, Topiku. Cześć, tato. A wy już ubrani? Już się pakujecie? Mama i tata pakują się już od 2 dni. Ciągle was obserwuję i widzę, że szykujecie się do wyjazdu. No Topciu, to chyba oczywiste. Kiedy się wyjeżdża, trzeba się przygotować, prawda? Mhm. Ale jesteś smutna, Topciu. Mamo, a ty nie jesteś? Masz taką kamienną twarz. Jakby nic miało się zaraz nie wydarzyć. A przecież się wydarzy. Przecież wyjeżdżasz. Mamo! Och, kochanie, jest mi bardzo smutno i będę za wami bardzo mocno tęsknić. Nie widać. Może nie widać, ale naprawdę tak jest. Mama zawsze za wami tęskni. Mama bardzo was kocha. Ja to wiem i wiem, że musicie wyjechać. Wiem, że nie macie wyjścia. No właśnie, Topciu, a skoro nie mamy wyjścia i tak musimy wyjechać, powiedz, czy jest sens się zadręczać? Czy nie lepiej spędzić te ostatnie chwile razem w dobrych nastrojach? No lepiej, macie rację. Topciu, to może my przygotujemy śniadanie dla rodziców? No dobra, niech będzie, takie pożegnalne. Topciu, jakie pożegnalne, przecież my za miesiąc wrócimy, zobaczysz, ten czas bardzo szybko zleci. Nieprawda, bez was zawsze czas się dłuży. Och. Jest mi tak niesamowicie smutno, ale nie chcę płakać przy dzieciach. Wiem, kochanie, to by mogło tylko spotęgować ich smutek. Bardzo będę za nimi tęsknić. Tak bardzo ich kocham. Oni wiedzą o tym, że ich kochasz. Spakujmy się i chodźmy na śniadanie. Dobrze, muszę się trochę uspokoić. Naprawdę nie chcę przy nich płakać. No już, moja kochana, no już, nie płacz. No dobra, Topciu, ja jestem już gotowy, ubrałem się, możemy zejść do kuchni. A ty jesteś już gotowa? Tak, ja też już się ubrałam. Ale ładnie wyglądasz w tym nowym dresie. Dzięki, wiem, że chcesz mnie pocieszyć, ale marnie ci to wychodzi. Bardzo chciałbym poprawić ci humor, ale wiem, że dzisiaj to jest niemożliwe. Pół godziny później. Proszę, mamo, to dla ciebie. Same rarytaski, dziękuję. No ale Topciu, przygotowałaś 3 kanapki, a gdzie kanapka dla ciebie? Ja nie jestem głodna, nie będę dzisiaj jadła. Topciu, no co ty, musisz jeść. Mamo, odpuść, jak jeden dzień nic nie zjem, to się nic nie stanie. Ty zjedz proszę, a ja pójdę napić się wody. No dobrze. O której musimy jechać na lotnisko?
Za godzinę musimy wyjechać, Topciu, bo za niecałe 2 godziny mamy samolot. Nie wytrzymam tego. Ach, tak mi smutno. Ach, ja też czuję coraz większy smutek. O, dzwonek do drzwi. Pójdę otworzyć, zobaczę, kto to. O tej godzinie, tak wcześnie rano, nikogo nie zapraszaliśmy. Ciekawe, kto to? No ciekawe, ciekawe. Hello, Topiku! Ruda? Marysia? A co wy tu robicie? No jak to co? Chyba nie myśleliście, że tak was zostawimy w tym bardzo smutnym dniu? No właśnie. Ruda, Marysia, a co wy tu robicie? Po co tu przyszłyście? No, Ruda i Marysia przyszły nas pocieszyć. Nas się nie da dzisiaj pocieszyć. Nie wiem, po co tu przylazłyście. Hej, Topciu. Topcia jest dzisiaj bardzo smutna. Dziewczyny, chyba wybrałyście zły dzień. Topciu, no przecież my przyszłyśmy po to, żeby nie było ci tak smutno. Nie pomożecie mi dzisiaj. Chcę być z rodzicami, a nie z wami. Ależ Topciu, przecież no my o tym wiemy. Tylko tak sobie pomyślałyśmy, że jak wasi rodzice wsiądą do samolotu, to wy zostaniecie sami. No i my chciałyśmy być z wami w tym czasie. Żeby was wspierać, żeby wam nie było aż tak smutno. Myślicie, że nie będzie mi smutno, jak moi rodzice wsiądą do samolotu? Czy będziecie, czy nie? I tak będzie mi smutno. To może my sobie pójdziemy jednak. Dziewczynki, zaczekajcie. Po co je zatrzymujesz? Chcesz z nimi spędzić czas zamiast ze mną? Topciu, uspokój się. Wiem, że jest ci przykro. Wiem, że jesteś zła. To po co one mają na to patrzeć? Po co mają tu być? Idę do siebie, do pokoju. Och, Topcia bardzo przeżywa wyjazd rodziców. Nie ma w tym nic dziwnego. Dziewczynki, bardzo się cieszę, że przyszłyście, że chcecie pocieszyć Topcię. Jesteście jej prawdziwymi przyjaciółkami. Ona chyba nie widzi w nas przyjaciółek, skoro nas wyrzuca. My chciałyśmy dobrze, naprawdę. Przepraszamy, jeżeli kogoś uraziłyśmy. Nie uraziłyście, dziewczyny. Topcia musi się uspokoić. No właśnie, Topiku, zajmij się koleżankami, a ja pójdę do Topci i chwilę z nią porozmawiam, dobrze? Dobrze, mamo. Zaraz wracam. Ojejku, to Topci jest naprawdę bardzo, bardzo przykro, bardzo jest smutna. Ja nigdy nie widziałam Topci aż tak smutnej. Zatęsknię się za mamą. Nie chcę, żeby rodzice wyjeżdżali. Chcę, żeby byli ze mną w domu. Topciu, skarbie. No już, kochana, uspokój się. Nie. Nie uspokoję. Krzywdzisz mnie tym, że wyjeżdżasz. No dobrze, Topciu. Więc jeśli chcesz, zostanę. Naprawdę? Tak. Tylko wtedy musisz się liczyć z tym, że większość czasu spędzę w szpitalu. Wiesz przecież, że tylko w Stanach Zjednoczonych mogą mi pomóc i mogą mnie wyleczyć. A tu, w Polsce, co chwilę będę trafiała do szpitala, bo będę się bardzo źle czuła. Tutaj nie pomogą mi tak jak tam. No wiem, przepraszam, jestem samolubna. Nie jesteś, skarbie. Ja też będę za tobą tęsknić, serce mi pęka. Och, Marysiu, Ruda, bardzo się cieszę, że Topik i Topcia mają takie przyjaciółki. No staramy się. Topcia też jest naszą najlepszą przyjaciółką. Zawsze możemy na nią liczyć. Oj tak, Topcia jest najlepsza, jest the best. No ty też, Topiku. Ale wiesz, Topciu, pocieszam się tym, że za miesiąc do ciebie wrócę. Ja i tata i będziemy razem, już zawsze. No wiem, mamo, ale ten miesiąc to będzie taki straszny. No, będziemy codziennie do siebie dzwonić i ciocia będzie do was przyjeżdżać jak zawsze. Nie chcę takiego zawsze. Chcę, żebyś ty zawsze była obok mnie. No będę, kochanie, przecież wrócę. Słuchaj, twoje przyjaciółki chciały cię pocieszyć. One chciały dla ciebie dobrze, a ty bardzo źle je potraktowałaś.
No wiem, pewnie sobie już poszły i już nie chcą się ze mną przyjaźnić. Ależ skąd, Topciu? One czekają na ciebie na dole. Naprawdę? Nie poszły sobie? Nie, skądże? Czekają na ciebie. Idziemy do nich? No dobrze, chodźmy. Godzinę później. No dobrze, kochani, no my już musimy wsiadać do samolotu, bo zaraz odlatuje. No dobrze, mamo, tylko obiecałeś, że za miesiąc wrócisz. Ty i tata. Tak, Topciu, wrócimy, na pewno. Tato, będę bardzo tęsknił i za tobą, mamo, też. Topiku, tylko tak jak się umawialiśmy, ćwicz majsterkowanie. Będę, tato, będę. Topciu, codziennie będziemy do siebie dzwonić, tak? Tak, mamo. Musimy już naprawdę iść do samolotu. No, dobrze, bardzo was kochamy. Nie mogę na to patrzeć, Topcia jest taka smutna. Do zobaczenia, kochani. Pa, mamo, kocham cię. Ja ciebie też kocham, Topciu. Takie rozłąki są okropne. Wiem, skarbie, wiem. Ja też to przeżywam. Ach, Topciu, tak mi przykro. Płacz ile chcesz. Ja też bym płakała na twoim miejscu. Ruda, Marysia, tak was przepraszam. Tak źle się zachowałam. Tak nie chciałam tak na was krzyczeć. Nic się nie stało, Topciu. Ja też bym była taka zła. I ja też. Spoko. Wszystko w porządku. Dziewczyny, dziękuję wam za to, że tu jesteście z nami. No właśnie, dziękujemy. Spoko, nie ma sprawy. Och, mi też jest tak smutno. Tak mi smutno, że wam jest tak smutno. Jesteście prawdziwymi przyjaciółkami. Dziękuję wam za to. Och, to bardzo, bardzo smutne, że rodzice muszą wyjechać aż na miesiąc. Dobrze, że Topik i Topcia mają prawdziwe przyjaciółki, Marysię i Rudą. Jeśli polubiliście Topika i Topcię, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę i oglądajcie wszystkie odcinki Toka Boka, nie tylko te smutne. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych odcinkach na kanale Topik i Topcia. Pa! To co, Topciu, idziemy do domu? Tak, idziemy. Marysia, Ruda, idziecie z nami. W sumie to ja nie chcę być sama. Przecież nie jesteś sama, masz mnie. No tak, ale Marysia i Ruda poprawiają mi humor. Jasne, Topciu, pewnie, że idziemy z wami. No jasne, że idziemy, pewnie, że tak. No to chodźmy.